I teraz znów możemy handlować bez przeszkód. Przyjdź nas odwiedzić, a pohandlujemy. Nigdy nie wiadomo. Może jeśli weźmie kilka lekcji u starszego brata. Od przyszłego tygodnia w poniedziałki macie nam piec 30 kilo chleba. Rozkaz z dowództwa. I radzę nie dosypywać otrębów do mąki, jak to robił ten piekarz z Morien. Kolacja z gubernatorem. O gubernatorze Hanę. Moim koledze z oddziału, o nim mowa. Miałaś w kalendarzu. Pisałem miesiąc temu, rozmawialiśmy o tym. Nie pamiętasz? Chcę przejść przez tę bramę przed świtem. Im szybciej to zrobimy, tym wcześniej będziemy mogli zająć się tymi szakalami z Masjafu. A wiesz, muszę przyznać, to co zrobiłaś było odważne. Widzę, że lubisz Kapitan Marvel. Jest poza ziemią, ale polubiłaby cię. Khan. W twoim opowiadaniu były te złe... Thor nieźle się przy tym bawił. Podobno kiedyś musiał walczyć z takimi bestiami. Agata nie powiedziałaby ci o bransolecie, gdyby ci nie ufała. Ale niech Ammu macie w swojej opiece, jeśli kłamiesz, towarzyszu. Moja praca opowiada o historii wszystkich wyniesionych do statusu patronów w ciągu ostatnich 500 lat. Allen, z boku jest napisane dla Matthew. Pokaż. Kurde, chłopie, ta spluwa waży tonę. Rozwaliłby z niej Supermana. Witamy w Exotica International, panie Shikadens. A może powinienem powiedzieć Ventura? Miał pan przyjemną podróż, pan na Sunday zadbał o wszystkie pana potrzeby. Witaj, mój przyjacielu. Rzuć okiem na moje towary. Sam zobaczysz, że są najwyższej jakości. Sprowadzane z najdalszych zakątków świata. Sprzedaję tylko najlepsze wyroby. Twoja cela jest brycza. W ścianie masz wszystko, czego ci potrzeba. Woda, światło, kibel się opuszcza. Tu masz talerz, łyżkę i golarkę. Wiesz, że tego chcesz, Harry, przy takiej cenie? Właśnie dostałem to hasło. Nie za bardzo wiem, co jest za tym portretem. To bardzo cenna karta kolekcjonerska. To świetna okazja, Harry. Może się nie powtórzyć. Mnóstwo pytań. Ktokolwiek by tam siedział. To może być najemnikowóz. Morska blokada miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków, kiedy uwolnimy ją, głupcze, od tyranii wiary. Skupić ostrzał na słabszych. Jeden ranny. Nie mogą się zawahać. Wiele osiągnęliśmy, ale to, co najważniejsze, wciąż jeszcze przed nami. Za honor! O, Red! Za króla! Wypuść mnie, stworzenie z lądu! Nie życzę sobie twojego cuchnącego cielska na moim grzbiecie! Teraz muszę cię pokonać na dwóch nogach, jak jakaś marna ziemska kreatura. Jak śmiałeś! Ktiko, mam na imię Hammerstrike! Jestem największym piratem Cybertronu i wkrótce zostanę władcą wszystkich mórz! Już drugi raz musiałem wyjść na ten obmierzły ląd. Chwała prądom, że tym razem nikt nie zauważył. Nigdy nie znudzi mi się widok tak druzgocącej porażki. Wszystko dla twojej chwały, mój panie. Mówiłem, że moje nowoczesne metody przyniosą rezultat i dotrzymuję słowa. Zasady są po to, by je łamać. Postęp musi skruszyć zmurszałe i przestarzałe prawo. Jestem Baltazar, zwierzchnik zakonu w Amketran, a także władca miasta, choć stanowiska tego nie piastuję oficjalnie. Melisana była tu przed tobą i opowiedziała mi o twoim nadejściu. Kiedyś twój klasztor opiekował się tym miastem, ale teraz, kiedy rządzi Baltazar, już się nami nie przejmujecie. Ludzie przymierają głodem, a twój mistrz nie robi nic, żeby im pomóc. Fajna energia, młody. Lepiej stąd zwiewaj, zanim każą ci posprzątać. Biedny Wirt. Zrobiłem dla tego dziecka wszystko, co było w mojej mocy. Miał paskudne rany. Wiem, że nie znosi drewnianego kołka, który zastępuje mu nogę. Nikt nie powinien tak cierpieć. A już na pewno nie taki młody chłopiec. Proszę, proszę! Zostańcie na miejscach i sprowadźcie Optimusa Prime do mnie natychmiast! Wyglądasz mi jakoś znajomo, ale występowałem już przed niejednym tłumem. Kiedy wybudziłem się z hibernacji, wyczułem tu ślad energetyczny Optimusa. Wciąż pamiętam, jak ukradł mi główną rolę podczas naszego pierwszego starcia. Ale część druga ma zupełnie inny scenariusz. Taki z siebie chojrak! Czas na zwrot akcji! Ukłoń się widowni!
To dla mnie zaszczyt, mali sprawcy wielkiej destrukcji. Czy zechcecie zostać moją dodatkową obsadą? Nie jesteś ani szybki, ani niepozorny. Zgadzam się. Jeśli przemieścisz się na dół, będziesz mógł zachować siły w rezerwie na wypadek niespodziewanych kłopotów. Optimusie, tam się nie ma gdzie schować! Przede wszystkim musimy ustalić 4 kierunki. Potem wyruszymy do domu Tygrysa. Prowadzę proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Mogę zapytać, gdzie się pan nauczył żeglować? Ale szkoda. Liczyłem na solidne bicie. Żegnam! No i co się tak gapisz? Okej, a ile jeszcze kroków? Ale się działo. Bisk machał dookoła tymi wielkimi pazurami. O tak! Więc go przygniotłem dimodemolatorem. To było epickie. Grzeczne autoboty o tej porze siedzą już w domu, nieprawdaż? Na szczęście zawsze jestem gotowy na jakiś mały pojedynek. Witaj i żegnam. No i to mi się podoba. Rośnie! No, brawo! Mniej doświadczony przeciwnik może nawet dałoby się trafić. O, marzy ci się rewanż, tak? Widzę, że tym razem przybyłeś bez pachołków. Bardzo honorowo. Oga! To nie wchodzi w grę. Prędzej czy później ujawnisz jakiś słaby punkt, a ja skwapliwie skorzystam. Ani mi się śni. Dopóki go mam, nie odważysz się mnie zaatakować. Tak, tak, wskakuj do kanału, autobocie! Albo człowieka spotka smutny los. Najpierw interesy. Przez ciebie mam poważne opóźnienie. Czas zakończyć tę potyczkę. Słyszałem przez radio, że 4 chłopaków z kompanii Fox nieźle kopie Niemcom dupę. Od razu wiedziałem, że to musisz być ty, ma. Cieszę się, że ciągle żyjesz. A czy wiesz, że wszyscy dookoła się z ciebie nabijają, co? Ha, o tym wszyscy już mówią. Jak cię zatkało i dałeś się wygwizdać. Kiedy zostawiałam moją siostrę Lysę, zabrałam jej magiczny fokus na pamiątkę. Wieszczyłam dziś z niego, by sprawdzić, czy kryje jakieś wskazówki i trafiłam na silne ślady demonicznej magii, która ją zabiła. Śnię, a cały świat drży w posadach. Dobra robota, Steel Joe. Widzę, że twoi elitarni wojownicy od biedy ujdą. Mam tu dla ciebie inny dar. Jeden z autobotów był tak uprzejmy i zostawił nam swój miotacz. Gdyby próbowali nas ratować, poruszyli te cegły, pocisk by eksplodował. Czekaliśmy tak 2 dni, aż Tony Stark nas zabije. Nie jest tajemnicą, że Baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rosel siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. Idziemy pewnym krokiem, jesteśmy u siebie. Dostaliśmy rozkaz. Zbliżamy się do celu, otworzą nam bramę. Porucznik Gorn stoi na zewnątrz, on tu dowodzi. Ma wartę przy wejściu. Cały czas utrzymujcie z nim kontakt wzrokowy. Pełne skupienie, nasłuchujemy. Dostosowujemy się. Wewnątrz, ostatni za wszystkimi zamyka wejście. Stawimy czoła śmierci i obronimy ojczyznę. Tradycja. Odwaga. Świeca. Jesteśmy wojownikami Tsushimy! Samurajami! W dolinie Pubai i wokół niej koncentrowane są dywizje pancerne, zmotoryzowane i lotnictwo amerykańskie przed zbliżającą się ofensywą. Będzie zabawa w rozbijanego, chłopcy! Ręce do góry i żebym mnie cały czas miał na widoku! Ty coś wiesz, ja chcę to usłyszeć, gadaj! Wszyscy wsiadać, pociąg O'Train za chwilę rusza! Będzie już za późno. Moje nogi są gotowe. Co jeden nazywa podpaleniem, dla drugiego jest chwalebną destrukcją przeszkód na drodze do maksymalnej prędkości. Bo nie ma oświecenia bez przyspieszenia! A zatem walczysz po stronie tych, którzy chcą nas spowolnić. Gdy droga jest szersza, duch jaśnieje,